Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Właśnie jestem po teście Koronluk versus Kecaf, także strój roboczy. Przed chwilą sobie zalałem dzisiejszego naszego mistrza. Shiny Garage i płyn do spryskiwaczy i zimóweczka. Stwierdziłem, że zrobię test, porównam go sobie do mojego ulubieńca Sonaxa Extreme, który naprawdę mam w dobrej cenie. Ten zresztą też dobrze brywałem. Pozdrawiam miejscowego szamana, od którego kupuję chemię. Trzymaj się ciepło. Tak, o tobie mówię. Pierwsza sprawa. Lejek. Bardzo fajny. Bardzo fajny. Naprawdę fajnie zaciąga powietrze. Nie strzela butla, jak to nie przy których produktach. Zanim zaciągnie, to musi się ta butla nastrzelać. Tutaj nie. Tutaj elegancko, bum, wlewasz. Bardzo fajne. W tym jest konkret. Kolejna rzecz, zapach. No tutaj powiem ci szczerze, że no wali spirytusem. Ja tu nic nie czuję. Coś tam jakaś wiśnia, coś tam się pojawia, ale bryluje. Bryluje i niestety Spirol Royal. Barwa produktu Borygo. Tak, tak wygląda Borygo. Płyn chłodzący do silników oczywiście. I wydaje mi się, to by taki troszeczkę oleisty. Jak się będzie sprawował, nie mam pojęcia. Ale zapraszam Cię do dalszej części filmiku. Miesiąca, 2500 km. Jak pięknie się złożyło. Co do samego płynu. Mam tutaj banieczkę przed sobą. Shiny'ego. Słuchaj, zacznę od plusów. Plusem jest dla mnie fenomenalnym plusem. To jest fenomenalnym plusem. Masakra. Fenomenalnym plusem dla mnie jest to, że ten lejek jest bombastyczny. Naprawdę rewelacja. Do trudno dostępnych miejsc, jak masz jakieś takie dziwne miejsce. Z reguły to jest tak ciężko przechylić tę banieczkę, żeby tak płynnie w ten wąski, kurczę, lejek nalać. Tu jest bomba. Pod tym względem to mnie kupiło. Kolejna rzecz przy nalewaniu tego produktu jest to, że fantastycznie i równomiernie zasypsa powietrze od samego początku. Często jest tak, że jak masz te lejki króciutkie, zarzucasz to tak, zaciąga i jest taki strzał. I zawsze gdzieś tam się uleje. Tutaj nie ma tego problemu. Od początku do końca elegancko, płynnie zaciąga to powietrze, bardzo fajnie się nalewa w tej banieczki. Kolejny plus to jest domywanie. Bomba, naprawdę, rewelacja. Jestem pod wrażeniem, jak ten płyn domywa. I wiesz co, nie boję się tego słowa. Na chwilę obecną to jest chyba płyn, który moim zdaniem, jaki miałem, który domywał w zimową porę. Naprawdę, fenomenalnie domywa. Co jeszcze z plusów? I to chyba tylko tyle. A, nie, jest jeszcze jeden plus. Lubi go niewidzialna wycieraczka. Moim zdaniem on tak jakby ją odżywiał. Naprawdę na niewidzialnej wycieraczce bardzo fajnie pracuje. Niewidzialna wycieraczka w ogóle nie traci swoich właściwości, nie zamula jej. Naprawdę rewelacja, tak jakby ją odżywiał. Pod tym względem moim zdaniem bomba. Kolejna rzecz to już tylko minusy. Tylko minusy niestety. Zapach. Zapach, słuchaj, zapach tragedia. I tak jak z butli na początku filmu wąchałem, był spirytusowy, myślałem, że w aucie jak naleję, ten spirytus gdzieś zniknie. Wręcz przeciwnie. Bardziej czułem wiśnie w tej bańce niż na spryskiwaczach. Tak naprawdę zarzucając na szybę, wali tanim royalem, tak jakbyś miał płyn do spryskiwaczy z marketu, jakiś taki najtańszy, naprawdę takie badziewie, badziewie. I co gorsze, że spryskasz, powiedzmy, przejedziesz kawałek, wysiadasz z auta, idziesz do sklepu, wracasz, otwierasz auto, a śmierdzi spirolem w aucie. Tragedia. Pod tym względem leży. Sonax przy nim to jest po prostu wanilia, że tak powiem. Sonax tutaj zdecydowanie bryluje. Kolejna rzecz z minusów. Zabarwia. Niestety ten barwnik, który ma, zostaje na dyszach, zostaje na karbonie. Na Sonaxie mam białe place, tu mam ciemne place i na szczęście ich nie widać na karbonie. Na dyszy już widać, zebrało się tego srogo. I największy minus tego produktu, słuchaj, jest to płyn zimowy. I zimą niestety, jak jest mróz, zarzucasz go na zimną szybę
i on zostawia mega jakieś takie mazy, nalot, jedzie ślepy. Ja to byłem w szoku, ja to nie wierzyłem. Przemęczyłem się z nim jakoś, znam osoby, które spuszczały ten płyn. Ja myślałem, że sobie jaja robił, naprawdę. Jak jest mróz, tragedia. W ogóle ten płyn, nie wiem, co Shiny sobie myślał. 30 zł za 5 litrów i żeby takie jajca. Coś niebywałego. Miałem film, jak rano właśnie było mroźno, kurczę, jakoś jakimś cudem mi się skasował. Nie wiem jakim cudem, nie mogę go znaleźć. Jak pod słońce, no dosłownie ślepy. Jedziesz ślepy, w ogóle nic nie widzisz. Tak jakbyś rozłożył jakiś tłusty nalot. Tak, o, może tak. Tak jakbym zalał płyn do płyn chłodniczy. Do zbiorniczka spryskiwaczy. Naprawdę, tragedia. Pod tym względem leży. Ja to nie wierzyłem. Jak się szyba nagrzeje, ok, już jest wtedy w miarę dobrze. Ale jak jest zimna, to jest tragedia. Moim zdaniem niestety ma więcej minusów niż plusów. A już w ogóle dyskwalifikuje go to właśnie, bo jak wiadomo, ten płyn jest na zimę. Dyskwalifikuje go to, że wsiadasz rano, powiedzmy pod pracą. Spod pracy chcesz wyjechać, tak jak ja pracuję niestety na nocy albo istety. Wsiadam rano, powiedzmy o godzinie 7, mroźno. Odpalam auto, chcę sobie zarzucić na szybę płyn, żeby troszeczkę, powiedzmy, przemyć i ząb. Jedzie ślepy. Tragedia, naprawdę tragedia. I przez to, moim zdaniem, między innymi, nie jest warte tych 30 zł. W dalszym ciągu bryluje Sonax. No dobrze, wyżaliłem się, wysmęciłem. Mam nadzieję, że film krótki, w sumie to za wiele nie pokazałem. Wyraziłem swoją opinię na temat tego płynu. Na pewno nie wydam kolejne 30 zł na ten płyn, bo szkoda mi na to kasy. Nie jest warty moim zdaniem tych pieniędzy. Ale bańka zostaje ze względu na to, że ma fantastyczny lejek. Wytrwałeś do końca, posłuchałeś moich smętów. Do wydania mam dwie buteleczki spieniające, których używam do cleanerów, do opon. Wpisuj Shiny Garage, dwie sztunie lecą do Ciebie, jeżeli będziesz jako pierwszy. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!